Minęło już wiele lat od dnia, gdy w 1979 roku ekipa czterech księży z diecezji tarnowskiej przybyła do ówczesnej Ludowej Republiki Konga. Byli to księża Augustyn Gurgul, Bronisław Puchała, Ryszard Wąsik i Józef Smoleń. Po krótkim dwutygodniowym pobycie w stolicy Brazzaville ruszyliśmy po raz pierwszy w drogę na spotkanie z afrykańską rzeczywistością. Naszym kierowcą był ksiądz Stanisław Łacny, który przyjechał po nas samochodem terenowym do Brazzaville, aby nas zabrać i pokazać swoją misję w Minduli, odległą o 150 km od stolicy w kierunku zachodnim na południu Konga. Po drodze zatrzymaliśmy się w wiosce o nazwie Misafu, należącej do misji w Minduli. Misja w Minduli. Położona wśród pagórkowatych stepów afrykańskiej sawanny na południu Konga, wzdłuż drogi głównej i linii kolejowej wiodącej ze stolicy Brazzaville do Pointe Noire, miasta portowego nad Oceanem Atlantyckim, w 1979 roku obejmowała swym zasięgiem 7 dworców kolejowych na przestrzeni 140 km i skupiała w sobie 34 kościoły i kaplice dojazdowe, gdzie 45% mieszkańców byli to katolicy. Była to jedna z największych misji w Kongo. W 1984 roku doszło do jej podziału, kiedy przybył do Minduli ksiądz Andrzej Kurek, który został wydelegowany do Lulombo, aby tam zbudować nową misję. Miejscowość Minduli nosi nazwę od rzeki Minduli i znaczy gorzka woda. Dawniej była to mała osada położona wzdłuż brzegów rzeki i liczyła zaledwie kilkaset mieszkańców z plemienia Bateke. Swój rozwój zawdzięcza odkryciom bogatych złóż miedzi i otwarciu tutaj pierwszych kopalni miedzi przez francuskie towarzystwo kopalniane w 1911 roku. Miedzionośne góry zaczęły przyciągać wielu ludzi z najdalszych okolic. W ten sposób Minduli już w latach 1924-29 stało się dosyć dużym centrum skupiającym ponad 100 Europejczyków, głównie Francuzów, oraz około 3000 tubylców. Wielu z nich było już chrześcijanami.
Zaistniała więc potrzeba opieki duszpasterskiej nad chrześcijanami, którzy na nabożeństwo niedzielne chodzili ponad 100 km do najbliższej misji w Mbamu. Pierwszym misjonarzem, który przybył do Minduli, był Francuz, ojciec Bonnefond ze Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego. To właśnie on dał początek obecnej misji. Zbudował on tutaj na wzgórzu z pomocą ludności tubylczej pierwszy kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Ponadto na terenie parafii Minduli znajduje się w centrum wioski drugi kościół pod wezwaniem wszystkich świętych. Powróćmy jeszcze na wzgórze, gdzie znajduje się kościół świętej Barbary. Z ważniejszych wydarzeń tutejszej parafii to obchody 50-lecia istnienia misji w 1979 roku. Należy podkreślić u tutejszej ludności wielki zapał i zaangażowanie przygotowanie tych uroczystości, na które przybyło wiele delegacji chrześcijan z okolicznych wiosek, a nawet gościliśmy ekipę telewizji polskiej, która w tym czasie odbywała swoje tournée przez afrykańskie kraje i przypadkowo trafiła na te uroczystości do Minduli. Pracy ojców spirytynów przez około 15 lat misję prowadzili francuscy księża fideidoniści, by w 1979 roku na 50-lecie jej istnienia przekazać ją polskim misjonarzom fideidonistom z diecezji tarnowskiej. Trzeba zaznaczyć, że jeszcze przed objęciem misji przez księży tarnowskich pracował w niej już przez kilka lat wraz z księżmi francuskimi jeden z księży tarnowskich, ksiądz Kazimierz Nowak. Przybył do Konga w 1977 roku i rozpoczął pracę w Minduli. W tej parafii pracowali od 1979 roku ksiądz Stanisław Łacny, ksiądz Augustyn Gurgul, ksiądz Józef Smoleń, ksiądz Ryszard Wąsik, ksiądz Andrzej Kurek. Madonna.
nasza praca misyjna to głównie praca pastoralna. Jeżdżenie do wiosek, głoszenie Chrystusa, udzielanie sakramentów i zachęcanie, by inni, którzy jeszcze nie wierzą, organizowali się we wspólnoty, które mogłyby przeżywać radośnie wiarę w Chrystusa. I właśnie zaraz po przyjeździe do Mindulii w 1979 roku wybraliśmy się z wizytą do naszych wiosek.